Witam. Test radiotelefonu Midland 203. Orientacyjne wymiary radiotelefonu. Głębokość około 190 mm. Szerokość 125 mm i wysokość około 38 mm. Porównanie gabarytów Midlanda 203 do prezydenta Harry'ego Trójki. Widok na radiotelefony z góry, Midland i prezydent. Radiotelefon prosty, nieskomplikowany i łatwy w obsłudze. Regulacja blokady szumów. Włącznik oraz regulacja siły dźwięku. Możliwość szybkiego przejścia na kanał 19 drogowy oraz 9 alarmowy. Dwa rodzaje modulacji AM/FM. Zmiana kanałów do góry, do dołu. Wyświetlacz numeru kanału. Diody sygnalizujące tryb RX odbiornik oraz TX uruchomiony nadajnik. Szum własny odbiornika przy odłączonej antenie i wyłączonej blokadzie szumów. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia na oscyloskopie 5 V. Szum własny odbiornika przy czułości wejścia oscyloskopu 500 mV. Kontrola częstotliwości wyjściowej nadajnika. Częstotliwość ustawiona trochę powyżej kanału, około 80 Hz. Jest to w granicach tolerancji błędu. Moc wyjściowa nadajnika i z modulacją. I jeszcze raz. Szum własny odbiornika przy odłączonym generatorze wielkiej częstotliwości. Dla przypomnienia, im ten wynik jest mniejszy, tym lepiej. Czułość odbiornika udało mi się ustawić CINAT na poziomie troszeczkę poniżej 20 dB. Przy napięciu 1,1 mikrowolta. Selektywność odbiornika przy odstrojeniu generatora o 2,5 kHz powyżej kanału. Selektywność odbiornika przy odstrojeniu generatora o 5 kHz powyżej kanału. Jak widać na tym przykładzie, to radio ma lepszą czułość w piątkach niż w zerach. O czym to świadczy? Radio ma tragicznie małą selektywność. Czyli lepiej słychać stacje zagraniczne niż polskie. Pomiar mocy wyjściowej i częstotliwości nadajnika przy odłączonym generatorze małej częstotliwości. Częstotliwość, moc nośnej, odłączony generator małej częstotliwości. Parametry nadajnika z uruchomionym generatorem małej częstotliwości.
na wejściu mikrofonowym 20 mV. Modulacja na poziomie 66%, zniekształcenia powyżej 3%. Napięcie małej częstotliwości na mikrofonie ustawione 100 mV. Modulacja w radiotelefonie ustawiona na stałym poziomie. Pomimo, że zwiększyłem napięcie na wejściu mikrofonowym do 100 mV, mamy modulację w granicach 67%. Czułość wejścia mikrofonowego. Modulacja na poziomie 65%. Przy napięciu na wejściu mikrofonowym 6,8 mV. Pomiar częstotliwości harmonicznych przy odłączonym generatorze małej częstotliwości. I od góry mamy druga, trzecia, czwarta i piąta harmoniczna. Jeszcze raz, co można powiedzieć ciekawego o tym radiotelefonie? Przede wszystkim proste w obsłudze. Jeśli chodzi o odbiornik, dobra czułość odbiornika, ale selektywność jest tragiczna. Przy tych filtrach, które są w tym radiotelefonie, lepiej będziemy słyszeli stacje zagraniczne, które pracują w piątkach, niż stacje polskie, które pracują w zerach. Jeśli chodzi o nadajnik, nadajnik jest poprawny, moc nawet troszeczkę większa ustawiona niż norma, bo powinno być do 4 W. Tu mamy troszeczkę więcej, ale nie ma problemu. Natomiast modulacja też do przyjęcia mogłaby być troszeczkę głośniejsza, powiedzmy na poziomie 80%, ale jeśli w radiu mamy modulację ustawioną w przedziale, powiedzmy powyżej 60%, jest to też nieźle do przyjęcia. Posłuchajmy jeszcze, jak ten radiotelefon radzi sobie w warunkach miejskich. Będziesz miał z niższym taki zakład i